Cześć wszystkim dzisiaj na temat Roberta Lewandowskiego i oficjalny komunikat Bayernu Monachium na temat stanu zdrowia Roberta, który przyszedł operację. No właśnie, tutaj niepokojące są informacje, ponieważ Robert Lewandowski ma bardzo szybko wrócić do treningów, do gry, a przecież ta operacja trzeba po, tej, po tym zabiegu trochę dojść do siebie. Czy w takiej sytuacji Robert Lewandowski nie ryzykuje zdrowia swojego, jak tak naprawdę dla piłki nożnej? No na pewno ryzykuje w każdym meczu, ale to jest inna sytuacja specyficzna. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. E, kliknę, że w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, e, Bayern Monachium poinformował nas w swoich mediach społecznościowych na temat Roberta Lewandowskiego, że on przeszedł zabieg. E, praktycznie to miało miejsce w sobotę 21 grudnia 2019 roku. Anna Domino e, to było praktycznie po meczu tutaj z Wolfsburgiem, gdzie no, Bayern Monachium zwyciężył, tak. 2 do 0. Natomiast Robert Lewandowski w tym meczu nie zdobył gola. No i praktycznie mecz był o 15.30, a Robert Lewandowski był widziany, jak wchodzi do kliniki, już o 18.30, tak? Czyli zaraz praktycznie po meczu jechał do kliniki na ten zabieg, przeszedł ten zabieg, i wieczorem około godziny 10 pojawiły się informacje dotyczące właśnie tego zabiegu, tak? Komunikat ze strony Bayernu Monachium, i ten komunikat brzmi w ten sposób. Zaraz Wam zacytuję. Oczywiście to był komunikat w języku niemieckim, tak? Teraz tak, zaraz Wam zacytuję tutaj ten komunikat. Już jak go znajdę, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski wieczornie, wieczorem pomyślnie przeszedł operację na lewej pachwinie po wygranym 2-0 meczu z Wolfsburgiem w Monachium. Zabieg przebiegł dobrze. Polski szczelec, który jest liderem strzeleców Bundesligi z 19 bramkami ma teraz przepisany kilkudniowy odpoczynek. Koniec cytatu, tak? Kilkudniowy odpoczynek i tutaj pojawiły się takie informacje, że Robert Lewandowski może wyjść do domu jeszcze przed Wigilią. Tak no i praktycznie spędzi ten czas do końca roku z rodziną, tak? Pojawi się też takie informacje, mówił o tym Roman Kołtoń w programie CAFE FUTBOL, że Robert Lewandowski miałby tak naprawdę rehabilitować od 10 do 14 dni i to jest bardzo niepokojąca sprawa, ponieważ to by oznaczało, że Robert Lewandowski tak naprawdę zdąży na wylot, tak? Piłkarzy, to będzie miał praktycznie miejsce 4 stycznia do doha, tak, do H, czy do jak to jak się wymawia. Właśnie tam oni jadą praktycznie na zgrupowanie do ciepłych krajów. Tam będą trenować do chyba 17 stycznia, bo pierwszy mecz Bayern gra, bodajże 17 czy 19 stycznia. No i Robert Lewandowski miałby właśnie przez ten czas teraz dojść do siebie, tak? Ale to jest bardzo krótko, ponieważ no sportowe fakty, zapytały się profesjonalnie lekarza, tak, chirurga, który zajmuje się takimi zabiegami, to on powiedział, tutaj lekarz dokładnie nazywa się trauma to jest specjalista ortopedii traumatologii Rafał Mikusek w rozmowie właśnie z sportowymi faktami powiedział, że będzie w szoku tak jak jeżeli tutaj Robert Lewandowski po miesiącu tak naprawdę tutaj będzie mógł już trenować, tak? że z reguły taka tutaj kontuzja czy taki zabieg, tak, no to praktycznie jest wykluczenie od 6 do 12 tygodni, czyli nawet do 3 miesięcy. Oczywiście w przypadku Roberta Lewandowskiego on może się szybciej regenerować, tak, no bo ta kwestia dieta jest sportowcem, te mięśnie jednak często są, są jakby uszkodzone, one bardzo szybko, tak, tutaj pojawiają się nowe, rosną, tak, no wiadomo o co chodzi, bardzo szybko goi się, rany i no to jest jakby organizm sportowca, ale no może się okazać, że tak naprawdę ten, ten czas, tak, jeśli chodzi o te dwa tygodnie, to będzie za mało, tak, no, najzwyczajniej w świecie, 14 dni to jest bardzo mało, natomiast tutaj Robert Lewandowski właśnie zgodnie jakby z tym właśnie kalendarzem, przed Wigilią by wyszedł do domu, praktycznie spędziłby ten czas do końca roku z rodziną, no a 4 stycznia by poleciał, tak, to byłoby dokładnie 14 dni, bo no, 21 przeszedł zabieg, to ma 14 dni, czyli 5 stycznia, tak, a 4 4 stycznia oni wylatują właśnie, nie no 4 stycznia właśnie oni wylatują do, tutaj Bayern Monachium wylatuje na zgrupowanie. No, i właśnie pytanie jest takie, tak? Czy rzeczywiście to nie jest za szybko, nie jest za wcześnie, tak? Jednak tutaj no, musi mieć jakiś czas, żeby się zregenerował. No, wiadomo, że to jest przepuklina pachwinowa, to też nie jest jakaś skomplikowana kontuzja. To jest kontuzja, która bardzo często występuje u piłkarzy, właśnie związana z przeciążeniem. Nie tylko u piłkarzy, bo u zwykłych ludzi też. Natomiast, no, na szczęście Robert Lewandowski, no, aż tak nie doskiera mu ta kontuzja, czy ten problem zdrowotny, no, bo przecież mógł występować, tak? Wiemy, że tutaj, no, w niektórych przypadkach no, piłkarze muszą podać się takiemu zabiegowi natychmiast, tak? Nie mogą czekać, bo ból jest nie, niemiłosierny, można powiedzieć, tak? Natomiast jeśli chodzi o przepuklinę pachwinową, no to jest rzecz, którą praktycznie jedni z tym się rodzą, drudzy nie, natomiast w różnym momencie ona może dawać o sobie znać, tak? Tutaj w przypadku właśnie Roberta, duża intensywność, praktycznie non-stop gra mecze, tak? Nie, nie przestaje praktycznie na, na żadną, a nie jeden mecz, tak? Wszystkie mecze

więc no tutaj rzeczywiście rzeczywiście tutaj wszyscy będą w pełni podziwu, jeżeli Robert Lewandowski w tak szybkim tempie zregeneruje się dojdzie do sprawności, chociaż no wiadomo że tutaj dieta dużo pomaga, pomaga piłkarzowi tak, jeśli chodzi o regenerację no i właśnie tutaj lekarze mówią tak, że no, tutaj, że naj, najwcześniej to praktycznie za 6 tygodni bo takiej kontuzji może wrócić do treningów tak do, 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 do takich delikatnych tak naprawdę treningów no a w, jeżeli tutaj Robert Lewandowski Planuję praktycznie 14 dni, no to można powiedzieć, że to jest przyspieszony, mega przyspieszony czas, tak. Jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, no właśnie, zobaczymy, czy rzeczywiście to jest dobra decyzja, bo być może Robert Lewandowski powinien odpuścić to zgrupowanie w Doha, tak, i e, przygotować się we własnym zakresie indywidualnie, no i rozpocząć sezon, tak, z Bundes Bundesligi. E, natomiast, no nie lecieć praktycznie na to zgrupowanie, tak, no bo wiadomo, że tutaj e, pytanie jest też takie, jak na przykład, jakby polecił na to zgrupowanie, praktycznie jakie ja będzie mógł jednostki treningowe wykonywać, tak, e, bo przecież po tym na biegu, no to nie będzie mógł trenować tak samo jak inni koledzy, tak będzie musiał zupełnie mieć inny trening rozpisany. Zobaczymy. Natomiast mówiło się od dłuższego czasu tak o tym zabiegu, już miał przechodzić ten zabieg i w połowie listopada ostatecznie został ten zabieg przełożony praktycznie zaraz po ostatnim meczu ligowym, tak, Bayernu Monachium. No szokująca sprawa, mecz grało o 15.30, a o 18.30 już praktycznie widziany był tam w towarzystwie, tak, z tutaj trzech jeszcze mężczyzn, tam chyba przyjaciół swoich, którzy no, wprowadzali go do szpitala, do kliniki, tak, w Niemczech i tam właśnie był podawany zabiegowi, tak, no to też jest bolesna, trzeba pamiętać jakby ten zabieg, ponieważ tam skóra musi się tak, musi zrosnąć się, tak, ta skóra musi po, po prostu powstać na nowo, więc jest to bardzo bolesne, no i zobaczymy, tak, czy rzeczywiście Robert Lewandowski tak szybko wróci do gry, tak jak na przykład on to zamierza, tak, za, zamierza, no i też, no, nie będzie mógł pewnie jeśli chodzi o Wigilię zjeść wszystkiego, tak, no bo wiadomo, że na, na Wigilię będzie mnóstwo potraw, natomiast on nie będzie mógł Wszystkiego zjeść? nawet spróbować, bo będzie miał pewnie ścisłą tutaj dietę, tak? Przepuklina pachwinowa. Ja mówiłem w jednym z filmików, że to było widać, tak? Jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego podczas treningów, to było rzeczywiście widać, tak? Czy, czy podczas meczów, że zachowuje się jakby w sposób taki naturalny w niektórych sytuacjach i to rzeczywiście można było zauważyć, że ta przepuklina pachwinowa mogła mu doskwierać, aczkolwiek tak na ogół, na, na, praktycznie na, na co dzień, tak? To nie było widać, żeby trzymał się tak kurczowo, żeby go bolało, coś i tak dalej. Natomiast no, tutaj, stepowa tak naprawdę kontuzja związana z intensywnością, tak, z, związana z, jakby z charakterem pracy. Yy, przy tylu latach, praktycznie gry, Roberta Lewandowskiego na tak wysokim poziomie, no to i tak jest tylko cud, tak, że tylko to praktycznie e, tam, to ma przypadłość, tak, że nie miał innych praktycznie tutaj kontuzji, tak, jakichś ortopedycznych kolana i tak dalej. Nie chociaż miał z kolana tam problem, tak. No ale yy, nie miał takich poważniejszych, które by go wyeliminowały na dłuższy czas z gry. Dla nas też to jest istotne jakby z punktu widzenia w Polsce, no bo wszyscy tak, tak naprawdę chuchamy na zdrowie Roberta Lewandowskiego w kontekście zbliżających się meczów reprezentacji Polski w 2020 roku i w kontekście też mistrzostw, tak, na które jedziemy przecież, no a wiemy, że przecież Robert Lewandowski, no, tutaj będzie jeden z kluczowych zawodników, jeśli chodzi o reprezentację polską, może zdobyć mnóstwo goli, tak? dla naszej kadry, naszej kadry. Zobaczymy, tak w przypadku zwykłego człowieka, tak powiedział, no to jest praktycznie od 6 do 12 tygodni, tyle trwa tutaj dochodzenie do siebie, natomiast no Robert planuje to praktycznie w ciągu dwóch tygodni, czyli bardzo szybko, tak, bardzo szybko i tutaj żeby dojść jak najszybciej praktycznie do siebie, no ale tutaj wydaje się, że już po 10 dniach Robert rozpocznie takie pierwsze treningi, tak, pierwsze treningi. To też jest problem tak naprawdę związany z z tym, że przy takiej intensywności teraz tyle dni, tak, w, na dobrą sprawę gdzieś w, w pozycji leżącej czy siedzącej, no to może też źle odczuwać Robert Lewandowski, tak, organizm się będzie domagał tego treningu, no bo takie odrzucenie tak naprawdę tych treningów intensywnych z dnia na dzień też jest niekorzystne, tak. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam. Zostawcie suba. Cześć.